Dzień dobry, Jamski, serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy w Medievala 2, kampania Mongołów. Dużo osób się pyta, czy nie nagrałbym czegoś ze starożytnego Rzymu, czyli De Bello Mundi. Mod też do Medievala 2, który jest bardzo dobry i w sumie może to być niegłupi pomysł z nagraniem tego. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze, czy będę prowadził dwie kampanie równolegle z Medka, czy generalnie z Total War'a. Ale może być to na pewno ciekawy pomysł. Więc to chyba wszystkimi już się ruszyłem, tak jak chciałeś. Chcę sobie przydać, tylko czy każde z miast zajmuje się czymś konkretnym. Tak jest, na góra spokojnie. Więc tutaj będę mógł sobie skończyć turę i ruszyć od razu dalej. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Zobaczę tylko, czy dam radę pociągnąć dwie kampanie z Medievala. Ewentualnie byłyby przeplatane między sobą, a na razie to wiecie, no pamiętajmy o tym, że jeszcze będzie Dark Souls 20 któregoś, chyba 4, którego zapowiedziałem, że będę nagrywał, bo czekam na tą grę i to jest chyba jedyna gra, którą tak naprawdę czekam z dużymi oczekiwaniami. Troszkę mi się nie podoba to, że jednak będzie gorsza grafika względem tego, co zapowiadano, bo zobaczę, jaki teraz mamy dziwny paradoks, gdzie przy obcym, gdzie również pokazywali rzeczy, których finalnie nie ma, nie było w grze komputerowej, że grafika była dużo ładniejsza na jednak na prezentacjach, to była cała burza. Ja wiem, że tam pokazywali znacznie więcej rzeczy niż tylko tą grafikę, jednak spójrzcie, jak teraz jest traktowana druga firma z dużym pobłażaniem, że jednak wiem, gra jest fantastyczna, grafika nie wszystko, ale jednak oni prezentowali coś innego, prezentowali to i to działało na filmach bardzo ładnie. I teraz jest takie dziwne mówienie, że jednak nie daliśmy rady i gra będzie musiała wyglądać tak, a nie inaczej. No i dla mnie to jest taki lekka bullshit, bo mogli jednak zoptymalizować silnik i konsole PlayStation 3, jak i Xbox 360, na które wyszła ta gra. To, przepraszam bardzo, ale potrafią dużo więcej niż wyświetlenie tego, co nawet było prezentowane na tamtych filmach. Chociażby nawet patrząc na PlayStation 3 czy tą serię Uncharted, no to jest naprawdę dużo, dużo ładniejsze niż jakikolwiek Dark Souls czy Demon Souls. A tutaj zaatakujemy ich w takim razie. Drugą armią pozbędziemy się tej tutaj armii stacjonującej. Oh yeah. Jakoś w ten sposób. Czy oni mnie wezmą w kleszcze? Czy generalnie może oni się dadzą radę sami to zrobić? Powiedzmy, zaatakujemy jeszcze nocą. Pięknie. Zdobędziemy to miasto od razu. Splądruj. I momentalnie uderzymy też tą armią na tych tutaj, by nie tracić tych żołnierzy. Więc tak, zaatakujmy ich. Również nocna walka. Szybkie zwycięstwo, bardzo ładnie. Wyrzuceni za granicę. So, połączymy teraz te siły dalej. I tak, chciałem jednego dowódcę, który był pewnie gdzieś tu w okolicy i go oczywiście zgubiłem, tu jesteś, doskonale. Ciebie przerzucimy w to miejsce, będziesz nadzorował. Natomiast tą armią udamy się na Kerman, gdzie będzie trzeba zaprowadzić duży pokój. Dużo, dużo rzeczy tam będzie do roboty, więc od razu przesuniemy wszystkich naszych kapłanów w to miejsce. Bardzo ładnie i widzę, że tutaj jest dwóch mułów. Wraz muła, to tak, zabijemy tego, 80. O, teraz powinno się udać w takim razie, mam nadzieję. No. Pięknie. Trafiony, idealnie uciekł. Nawet się nie zorientowali. Mongolski assassination complete. I tego drugiego też. Wciągamy 90%, jeszcze więcej. Dobra, węża już widzieliśmy. Aha. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. I tą postacią staniemy sobie mniej więcej na rozdrożach dróg. Nie, tu jest jakaś ładna, duża armia. Staniemy sobie w tym miejscu. Generalnie to się podda za 7 tur. Troszkę za dużo. Jesteśmy 4000 na minusie, dlatego od razu zacznijmy tutaj budować kopalnię jako pierwszą rzecz, którą wypadałoby stworzyć. Następnie przemieścimy się w to miejsce. Wybudujemy fort i się tak zastanawiam, czy starczyłoby mi sił na zajęcie tego zamku. Bo tak, tutaj mamy prawie pełno. Moglibyśmy wejść, chyba nawet starczy nam, więc tak. Dobra, w następnej turze ewentualnie pójdziemy tam. Postaram się rzucić jeszcze te siły na Kerman
i zdobyć to miasto. Jeżeli zdobędziemy fortecę Kerman, to będziemy mieć już cały tutaj ten sektor. I duże dochody, bo jest tutaj zarówno jedwab, jak i jeszcze chyba były nawet jakieś kopalnie. Mamy kość słoniową, właśnie, mamy tutaj kość słoniową. Jest tego dość dużo. Dobra, sprawdźmy przede wszystkim powiększenie świty, morderstwo udane, znowu powiększenie świty, cudownie, droga zablokowana, misja zakończona sukcesem, dyplomatyczne wieści, raport rekrutacyjny, właśnie to mnie interesowało. No, tak, tego od razu zlikwidujemy, tego również, nie potrzebujemy ich aż tylu. Tutaj natomiast możemy mieć aż dwa oddziały darmowe, z czego też oczywiście skorzystam. W tym miejscu natomiast na razie nic nie mogę zwerbować fajnego. Tutaj powinniśmy mieć już full. I tak też wygląda, że mamy full. Tak samo jak i w tym miejscu. Maksymalnie dwa, cudownie. Na tym modzie miasta rosną i generalnie przyrost ludności jest troszkę mniejszy niż powinien być. Domyślnie. Z Medievala. Ale nie przeszkadza to bardzo. Więc tak myślę, że będziemy mogli pod to miasto podejść wszystkimi naszymi kapłanami. Czterech kapłanów to jest całkiem niezły bonus, jeżeli idzie o zmianę religii w krótkim tempie. I przy okazji też dodamy sobie tego agenta do tej armii. Natomiast drugi agent dojdzie do tej armii. To też sobie tak rozmieścimy. Generalnie ta armia, jeżeli będzie chciała nam tutaj ruszyć na odsiecz dla miasta Rei, to przechwycimy ją za pomocą naszej tutaj spieszonej armii. Moglibyśmy nawet zabrać im jeden oddział i będzie to jeden oddział konnych łuczników, zajebiście. Oddamy im za to trebusz. Natomiast sami weźmiemy może jeszcze jeden oddział konnych łuczników. Piękniej, właśnie o to mi chodziło. To jest taka fajna armia. Przede wszystkim lekka armia, przystosowana do szybkiego ataku. Zobaczmy, jeszcze tutaj miałem przetrenować jeden oddział. Jest już możliwość przetrenowania, cudownie. W takim razie wyślemy go później od razu na front, jak tylko będziemy mieć ku temu okazję. No i przede wszystkim chciałbym. Tego tutaj szpiega zostawimy. Gdzieś jeszcze mam jakiegoś szpiega wolnego. Chciałbym zobaczyć swoją listę agentów. Agenci, szpieg. Jeden szpieg jest tutaj, drugi szpieg jest tutaj, tu go nie potrzebujemy. Możemy jedynie sprawdzić, czy może gdzieś tutaj w okolicach nie krąży żadna armia. Nie, to w takim razie przejdziemy w to miejsce, odsłonimy sobie ten sektor. Tutaj jest jeszcze jedno miasto, ostatnie z tego regionu i będziemy mogli je przejąć. Budowa zakończona, w którym miejscu? Tutaj, tak? Nie macie zatem co robić. Więc jest 190 na plusie, do oblężenia nie potrzebujemy takich rzeczy. Moglibyśmy zbudować porty, ale ten port niewiele da. W takim razie zbudujemy bazar. Bazar zawsze jest dobrym wyborem. I całkiem ładnie już zaczynają mi dochody strzelać dalej w dół. Dobra. Będziemy jeszcze musieli poczekać. Na razie zatrzymałem w dość dużym stopniu spadek pieniędzy. W gotówce, oczywiście. Z nowych ziem. Zapiszemy grę. Skończymy turę. I łykniemy kamusi. Teraz wszyscy łykają kamusie. Nie, cieszę się, że przynajmniej dostałem darmowych kapłanów w tej kampanii, bo byłoby ciężko, gdyby ich nie miał. Walka z Imperium nie jest trudna jednak. Nie posiadają oni za bardzo sprzętu, który byłby w stanie nam się przeciwstawić, mimo że historycznie mieli większą armię od Mongołów i gdy Mongołowie najechali całe te ziemie, to niestety, ale mocno się Imperium zdziwiło, ponieważ ich siły były rozproszone. Gildia Haszhimów. To mogą być jakieś dobre oddziały. W którym miejscu? Tutaj, tak? No dobra, następna gildia 1000, wybudujemy ją sobie. Wyślij emisariusza do kalifatu, co też uczynię. Czy najbliższe miasto będzie w tamtym regionie, czyżby? W takim razie Jerozolima została przetrzebiona. Możliwe. Budowa zakończona, farmy, cudownie. W takim razie dajmy im tutaj jeszcze... Jest do wzrostu, do zadowolenia. Generalnie z świątyni im wybudujemy.
miejsce kultu i obrzędów. Tutaj natomiast idziemy tak. Tym wchodzimy. Czy tak, tym wyjdziemy. To w ten sposób. Te trybusze są mi potrzebne, za jedną turę dojdziemy. Ty natomiast wejdziesz do zamku i jest wielkie niezadowolenie, że tu jesteś. W takim razie będziemy musieli troszkę podtrzymać tutaj niższe podatki i dużą ilość kapłanów, by zmienili tą wiarę, bo jednak ona jest tutaj gra najważniejsze skrzypce w zapewnieniu przede wszystkim spokoju. I będziemy mogli przenieść teraz tego szpiega mniej więcej w ten rejon. Tu jest kolejne miasto, zaatakujemy sobie tą małą armię. Jeszcze bardziej. Co wy macie? Wy nie macie tak naprawdę nic, ale mimo wszystko stoczę to na mapie, bo chcę zminimalizować straty. Nie chcę za bardzo, żeby komputer tutaj dowodził, bo może potracić trochę ludzi. Ja natomiast postawię ścianę, strzał i nic nie będzie w stanie się przebić. Poczekam jeszcze troszkę, o piękna pogoda. Idealnie, strzały będą śmigać. Oj, tu się ustawimy. Już widzę, gdzie się ustawię. Po prostu najcięższa piechota na przodzie. Później kolejni. Pięknie. Następni. W ten sposób będziemy sobie strzelać. No i jeszcze ci mniej więcej tutaj też na flankach. Nie? Jeden oddział tu, drugi oddział tu i oczywiście dowódca. Mniej więcej gdzieś tutaj. Chyba, że... Nie wiem, wrócę do was jak się ustawię. Okej, jestem przygotowany. Teraz przestawimy ich sobie tutaj wszystkich. Przeniesiemy naszą armię na dogodniejszą pozycję, ponieważ oni będą na pewno chcieli przyjść do nas. Generalnie komputer przychodzi do inicjatywy w momencie, gdy widzi, że macie przewagę na dystans i on nie będzie miał szans nawet w zajęciu w jakiejś dobrej, dogodnej pozycji dla siebie do walki wręcz, bo jakiś wzgórze czy coś, bo i tak podejdziecie do niego i zaczniecie go wystrzelacie go bez problemu. Dlatego też wtedy przejmie inicjatywę. To jest jedyny moment taki, w którym naprawdę komputer, mimo że się broni, będzie atakował. Ok, zajęliśmy potężne wzgórze. No bardzo fajnie i on idzie do nas tak, jak przewidziałem. Doskonale. Przyspieszymy to troszeczkę. Widzę, że już nawet weszli w zasięg. No świetnie. Nie, serio? Już weszli w zasięg? Wow. No to jest dopiero oddział. No to będzie kozacka po prostu. Pięknie. Znaczy, że ci nie pożyją długo. Jedyny oddział, który może nam zaszkodzić tutaj tak naprawdę. Wszyscy prawie strzelają. Jezus Maria, to będzie rzeź. Tak jest, ten oddział został już zabity. Skumulować najlepiej ogień na tym. To mnie najbardziej bolało. Generalnie ci niech strzelają w tych. A reszta niech sobie wybiera dowoli. Cele. Świetnie, o to mi chodzi. Musimy zabić ciężką konnicę, bo piechota później sama już. Nie, piechota nawet nie dojdzie, nie będzie miała szans dojścia. Wyznaczymy tym łucznikom cel na te jednostki. Ponieważ oni mogą nam jeszcze wysłać parę strzał. To właśnie odchodziło. Jak najszybciej ich zdziesiątkować. Przepraszam na chwilkę was, zaraz wrócę. No okej, już jestem, przepraszam za ten przeskok. Musiałem jedną rzecz zrobić, o właśnie. Ci jeźdźcy zostali już przez nas zabici. Zastrzeleni tak naprawdę. Bardzo ładnie. I teraz co? No i ci podchodzą troszkę bliżej. W takim razie od razu niech tam zaczną strzelać bardziej. Tutaj musimy już zacząć dziesiątkować wszystkim tych, którzy nadchodzą z bliska, bo generał został już przez nas zabity. W takim razie weź te wety. Wy też strzelajcie tam dalej. Musimy zacząć ich atakować na oddziałach, które będą podchodzić do nas. Samo tutaj. Ten skrajny oddział niech strzela w tamtych skimmerów. Pięknie. No. Te strzały jeszcze mają większą prędkość, bo atakują, spadają z dużej wysokości. Generalnie bardzo ładnie. Nie powinni za chwilę spanikować też.
Dowódca generał Schgera, wrogi generał, nie żyje. Teraz dopiero za oberwą. No, szkoda, że prosto nie zaatakowali. To było znacznie bardziej skuteczne. O, właśnie, to chodziło. Tego generała się zabicie. Jak to zawołanie. Pięknie. Generalnie, idealnie. No. I przyspieszymy to już sobie, bo... Może tak naprawdę straciliśmy, nie wiem, z trzech, czterech... To są maszynki do nabijania punktów doświadczenia. Ta armia ucieknie tak nieliczna, że nawet generała nie będziemy posyłać, żeby ich wybił do końca. Ci jeszcze strzelają, wow. No to jest dopiero zasięg. Albo dobra, idźcie się pobawić. Jeszcze przyspieszymy. Pięknie. No, patataj, 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 patataj. No one shall live. Slaves, more slaves for our dark gods. Też nie przeżyje. Nie! Skażę was na śmierć. O, właśnie, trzech straciliśmy. Tak się potknęło, wchodząc pod górkę. Jeden wdepnął też na skorpiona śmiertelnie jadowitego. No powiedzmy, że mógłbym go wypuścić, ale nie! Krew musi być. Śmierć, gwałt, krew. Krew! Jeszcze więcej krwi! Ragnar, masz odpały. Wcale nie! Dobra, teraz zaatakujemy. I... Szpiega mi nie zabili. Ale może uda się wejść do miasta, skoro... Pięknie, szpieg się spisał. Ale i tak mamy tutaj dużą armię, więc... Automat. Execute. Zajebiście 5000, może być. I pierwszą rzeczą, którą robimy, to po pierwsze naprawiamy. Będziemy musieli troszkę posiedzieć. Tych sobie połączymy. Tych możemy nawet... zostawić. Więc tak. Po pierwsze zbudujemy tutaj miejsce kultu. Później dopiero będziemy mogli się zająć jakąkolwiek gospodarką. I w następnej turze uderzymy na ten zamek. Praktycznie już zdobywają cały ten obszar. I jesteśmy bardzo blisko już... wykonania poprzedniego planu, jak pamiętacie, gdy byliśmy już naprawdę u szczytu potęgi. Tylko, że nie mieliśmy nic w skarbcu, teraz jest troszkę inaczej, bo przynajmniej skarbiec troszkę tam jest pieniążków. I przede wszystkim w następnej turze zdobędziemy to. Mamy tu trebuszet, również zaatakujemy bardzo szybko. Tam rozwiążemy już sobie troszkę tą armię, którą mamy przede wszystkim tutaj, bo ich nie potrzebujemy. Asasyna sobie stąd zabiorę. Gdzie jest mój tutaj szpieg? Mój szpieg jest w mieście. Ja bym chciał tego szpiega, żeby on przeszedł w tamtą stronę. Ten szpieg natomiast zostanie tutaj. Tego przemieścimy na te wzgórza. I Alamut będzie naszym kolejnym celem, ale najpierw trzeba byłoby uderzyć... Się tak zastanawiam, czy tutaj przypadkiem nie zaatakować ich. Moglibyśmy podejść też z tym, tą armią i ewentualnie wspomóc. Wiecie co? Ja muszę troszkę wytracić tych armii. Bo jest niestety... Nadal mamy zbyt dużo i dam tutaj na... automacie. Właśnie w ten sposób... Może nie tak, aż tak. No bez jaj. No, nie że tracę 2000 czy tam 3000 ludzi, zabijam z 200, no bez jaj. No to w takim razie troszkę jeszcze tutaj poczekamy, nie będziemy aż tak szaleć. No to było dziwne. No niech i będzie. W takim razie ewentualnie tą armią będziemy mogli zastąpić sobie dalej. Tak, kapłani są, wszystko tutaj jest, buduje się wszystko, po raz kolejny sprawdzam, wiem o tym. I przede wszystkim gdzieś coś agenci, kupcy, nie. Niedługo będziemy mogli rekrutować nowych kupców, już możemy, wspaniale. To w takim razie od razu sobie tutaj jednego zrekrutuję. Możemy jeszcze jednego? Sprawdźmy tutaj. Nie. Ale jak będziemy mieć następne już... targi, to jak najbardziej będzie można to zrobić. Przerzućmy jeszcze naszego
Właśnie, przyjaciela nie, on już nie może dalej iść. W takim razie myślę, że skończymy sobie tutaj turę. Jestem ciekaw, jak daleko, czy w ogóle nie przemieści się ta armia, która stoi na południe od nas, od tych armii. Nie pamiętam nazwy tamtego miasta. Na południe od Rei było jeszcze jedno miasto, które trzeba zająć. Przebiliśmy się już do morza na południu, zajebiście. To jest dobry efekt. Generalnie moglibyśmy też zająć Alamut. Czy drugą armią od razu uderzyć na Alamut, a później sobie powoli, powoli już dostosować ten region do naszych potrzeb. Dostaniemy też duży zastrzyk gotówki po zajęciu Alamut, a także miasta stolicy. Nie pamiętam, jak to się nazywało to miasto. Ono było już następne od Alamut. Nie powinno być to jakoś specjalnie trudne. Powiem wam, że kampania generalnie właśnie tą frakcją Imperium mogłaby być niezwykle trudna przy odparciu Mongołów. No to jest jednak ta siła znacząca, z którą trzeba się liczyć. Tak, tutaj mamy wszystko. Wyjdziecie tutaj. Od razu szturm. 2-1. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Clear defeat. No nie, no to bez jaj. To musimy próbować chyba osobiście w takim razie. Ewentualnie możemy też zostawić tą armię tam i niech sobie po prostu oblega. Oni nie mają nawet jak uzyskać jakiejkolwiek pomocy, więc po prostu będziemy sobie tutaj stać. I co oni mają tutaj? Missile, nail. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co ich tam pozabijało tak mocno. Chyba, że to jest drewniany zamek. Wiecie co? Bez sensu. Atakujemy, szturmujemy, po prostu tylko idziemy ręcznie i zaatakujemy. Ale to już ludziska w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Hejka.